Archeologia. Proszę pokoiku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Michał Grzesia. Znowu nadaję. Celtowie uważali, że społeczeństwo jest nierozerwalnie związane z siłami natury. Jedną z form religii naturalnej było zakładanie miejsc o wielkiej mocy, świętych studni. Witam wszystkich serdecznie. Zapraszam do oglądania najnowszego odcinka serii Archeologia nie z tej ziemi. Dzisiaj pomówimy sobie o świętych studniach. Należy przyjąć, że pierwszą świętą studnię stworzyła Matka Natura. Tam, gdzie woda wybijała z ziemi, tam człowiek widział pewnego rodzaju magię, bo człowiek od swojego początku czcił wodę. Woda, wiadomo, dawała życie, utrzymywała człowieka przy życiu. I kiedy człowiek zauważył, że ta woda wychodzi z ziemi, z matki ziemi rodzicielki, wtedy doszedł do wniosku, że takie miejsce należy obdarzyć szczególnym szacunkiem. Proszę, mamy świętą studnię Holywell i to tutaj wedle legendy Cromwell po bitwie obmył swoje nogi, profanując to miejsce. No cóż, typowy Brytol. Studnia jest ogrodzona, porośnięta drzewami i krzakami głogu. Strefa wokół źródła została zabetonowana i pokryta blachą falistą. Święta Brygida jest patronem tego miejsca. Trzy święte studnie zakładali Celtowie. Trzy idea świętych studni pochodzi z celtyckiego świata. Są ku temu historyczne przesłanki. Źródła wzmiankują o tym, iż Celtowie czcili wodę i mieli wysoce rozwinięte hydrolecznictwo. Za pomocą wody mogli wyleczyć każdą chorobę. Językoznawcy natomiast uważają, iż święte studnie mają charakter pogański z tego powodu, iż wiele legend związanych ze studniami korelacje ma z pogańskimi bóstwami. Jedna z takich legend mówi, iż święty Patryk przybył do studni, uderzył swoją różdżką w ołtarz któregoś z bóstw pogańskich, zmienił ten ołtarz w świętą studnię i od tego momentu tamto miejsce stało się miejscem dla chrześcijańskich pielgrzymów. Jeżeli chodzi o tą studnię, to też jest legenda związana z irlandzkim celtyckim herosem Fionem MacCuvallem. Uważa się, że rzucił on wielki kamień z miasta Lusk. Widziałem znak 7 km od tego miejsca i ten kamień trafił w ścianę tej studni, tworząc takie wgłębienie w kamieniu, który znajduje się w bocznej ścianie. Być może, że święte studnie, a nawet bym powiedział, jest taka dość duża pewność, istniały już w czasach budowniczych megalitów i przetrwały do dnia dzisiejszego. Do dzisiaj ludzie w święta chrześcijańskich świętych potrafią się w tych miejscach gromadzić i wspólnie się modlić. Święte studnie jednakże mają starszy rodowód. Ich genezy należy szukać gdzieś na Bliskim Wschodzie. Uważa się, że najstarsza święta studnia pochodzi z 8500 lat przed Chrystusem i odkryta została w Mezopotamii. Celtowie wywarli wpływ na rdzennych Irlandczyków w zakresie ich upodobań religijnych. Byli przekonani, że niektóre zjawiska przyrody zachowują zarówno moc regeneracyjną, jak i leczniczą. W jakimkolwiek kontekście religijnym woda występuje, jej funkcja pozostaje zawsze taka sama. Woda dezintegruje, znosi formy, zmywa grzechy, a zarazem oczyszcza i odświeża. Woda symbolizuje sumę możliwości, stanowi rezerwuar wszelkich istnień, poprzedza wszelką formę i dźwiga wszelkie stwarzanie. W czasach chrześcijańskich
Kościół dla swoich potrzeb zaadoptował te miejsca, budując wokół nich parafialne kościoły. Święta studnia w Malachite, Holywell z języka angielskiego, została założona przez świętego Sylwestra. Jego działalność w tym miejscu sięga roku 430, a jego dzień obchodzi się 15 sierpnia. Jest to kamienna konstrukcja z kopułą w kształcie stożka. Jeszcze na początku XX wieku studnia służyła jako jedna z miejskich studni, w której to ludzie czerpali wodę do codziennego użytku. Do dnia dzisiejszego odbywają się pielgrzymki do tych miejsc kultu. Na przykład ta święta studnia jest związana ze świętą Brygidą. Wokół tego miejsca znajduje się sanktuarium Brygidy i w dzień świętej Brygidy 1 lutego przybywają tutaj licznie pielgrzymi. Oto jedna z licznych zapomnianych świętych studni. Gdzieś daleko od szosy widzimy otwór na wodę, a także to, co zostało z kamiennej kopuły, która stanowiła integralną część tego świętego miejsca. Dobrze wiedzieć, że w czasach współczesnych, oprócz chrześcijan, wokół tych świętych miejsc spotykają się członkowie różnych grup neopogańskich i w myśl hasła In vino veritas, in aqua sanitas spożywają wino, bardzo dobre, domowej roboty wino, gromadząc się wokół tych świętych miejsc. Oni również uważają się za tych, dzięki którym tradycja świętych studni przetrwała do dnia dzisiejszego. No nie powiem, żeby to była najbardziej imponująca święta studnia na świecie, ale jest. Widać jakąś konstrukcję, widać źródło. No i jest jakiś kanał wodny, który się ciągnie tam wzdłuż rowu. Święta studnia, znajdujemy się w Faugard, miejscu, gdzie urodziła się święta Brygida, jedna z patronek Irlandii, a to jest święta studnia poświęcona właśnie świętej Brygidzie. Faugard, miejsce narodzin, ale również miejsce bardzo ważne dla wczesnochrześcijańskiej Irlandii. Tutaj znajdował się monaster, tutaj stała wieża Round Tower. Tutaj pochowano ostatniego króla irlandzkiego Roberta de Bruce'a i tutaj wzniesiono właśnie świętą studnię na cześć świętej Brygidy. Proszę, to są naczynia. Do dzisiaj możemy pobierać wodę do tych naczyń i pić. A tutaj jest taki charakterystyczny krzyż. Wiklinowy krzyż, taki krzyż, może nie taki, ten jest bardziej stylizowany, ale właśnie krzyż z wikliny był takim charakterystycznym znakiem świętej Brygidy. Ona tkała te krzyże z wikliny i zapewne rozdawała je. A to jest studnia, prowadzą do niej schody. Studnia znajduje się bardzo, bardzo nisko, poniżej poziomu schodów. Dach jest częściowo zwieńczony konstrukcją spornikową. Co ciekawe, tutaj spływa cała woda z okolicznych wzgórz. Święta studnia, Holywell. Definicja najlepsza jest taka, która mówi, iż święta studnia to jest miejsce, które zostało uznane przez ludność za świętą studnię. Nauka mówi, że takie miejsce musiało posiadać źródło wody i święte drzewo. Bardzo często mówi się o tym, iż takie studnie zaznaczane były menhirami. Niekoniecznie studnia musiała zawierać konstrukcję kamienną. W czasach pogańskich studnie najczęściej miały naturalnie odkryte koryto. Szacuje się, że w Irlandii znajduje się około 3200 świętych studni. Celtowie byli znani z tego, że leczyli za pomocą wody. Hydrolecznictwo stało u Celtów na bardzo wysokim poziomie. Za pomocą hydroterapii potrafiono wyleczyć w zasadzie każdą chorobę. Przywracano do zdrowia m.in. po trądzie, chorobach wenerycznych, reumatyzmie i innych. Znamy przypadki uleczenia po gorączce malarycznej. Co ciekawe, uzdrawiano ludzi z uzależnienia od pogaństwa i czarów. Tym specjalizowały się monastery i klasztory, które zakładano w pobliżu świętej studni.
Choroby skóry leczono wodą, która zawierała większą domieszkę siarki. Woda, która miała większe stężenie magnezu, wpływała na choroby mięśni i serca. Woda o większej zawartości żelaza nadawała się na leczenie anemii, a tam, gdzie woda miała więcej chlorku sodu, leczono choroby oczu. Kolejnym bardzo ciekawym miejscem na cmentarzu parafialnym na wzgórzu Slane jest pozostałość świętej studni. Czy tą świętą studnię swoją mocą otworzył święty Patryk, tego nie wiemy. Wiemy natomiast, że taka studnia tutaj była. Mamy jej kamienną obudowę, a te kamienie zostały zasypane przez zarząd hrabstwa, dlatego że ta studnia była bardzo głęboka. Być może, że tutaj święty Patryk i jego następcy chrzcili nowych członków chrześcijańskiej rodziny. Znajdujemy się u podnóża Tarahil, wzgórza Tara, w którym to miejscu koronowali się celtyccy królowie. I mamy studnię, jedną z sześciu studni, która otaczała wzgórze. Ostatnia nazwa tej pogańskiej studni, jaka zachowała się w zapiskach historycznych, to studnia świętego Patryka. Każda z takich studni miała swojego patrona. W czasach celtyckich było to bóstwo celtyckie, później w czasach chrześcijańskich święty chrześcijański. Wierzono, że to działalność tego świętego doprowadziła do powstania takiej studni, do powstania w tym miejscu źródła. Wierzono również, że taką studnią opiekują się duchy, dobre opiekuńcze duchy. Powstawały legendy związane z takimi miejscami. Wierzono również w uzdrawiającą moc wody. Odbywały się tutaj rytuały i ceremonie. Już myślałem, że nie znajdę, ale znalazłem. Widok kierunku północ, północny wschód, góry Morn. A ja znalazłem świętą studnię nad brzegiem morza. Trochę to zejście dziwne, ale jest święta studnia, czyli źródło wody otoczone kamienną konstrukcją i tablica na pamiątkę w języku irlandzkim 1913 rok. Także na początku XX wieku ludzie się tutaj między innymi gromadzili. Święte studnie odegrały ważną rolę w czasach współczesnych, w tak zwanych czasach karnych, penalty times, kiedy to Brytole zabronili Irlandczykom gromadzić się i odbywać nabożeństwa, msze, inne religijne święta. Oni właśnie, Irlandczycy, gromadzili się wokół takich studni i kultywowali swoją religię. Piękna święta studnia Colman. To jeszcze inny święty irlandzki. Święty Colman i święta studnia świętego Colmana nad brzegiem Irlandzkiego morza. Studnia świętego Columbana, jednego z apostołów Irlandii. Legenda mówi, iż święty pobłogosławił studnię, dając nazwę dla miasta. Miasto Sword, po raz pierwszy wzmiankowane w 560 roku AD. Z języka irlandzkiego Sword oznacza czysty lub bezgrzeszny. Wody ze studni, powiadają ludzie, mają wielką, uzdrawiającą moc. Koło świętej studni zawsze znajdowało się święte drzewo, rak tri, szmaciane drzewo z języka angielskiego. I to drzewo było związane z ceremoniami, które odbywały się wokół świętej studni. Pielgrzymi przybywali tu, chcieli się uzdrowić i brali udział w kuracji, która polegała na piciu wody, myciu się nią oraz brania kąpieli.
Po każdej takiej kuracji Celtowie zostawiali na świętym drzewie kawałki paski swoich ubrań, a współcześnie inne pamiątki. Wierzono, że choroba ulotni się wraz z duchami, którzy zamieszkują święte drzewo. W języku angielskim paski ubrań nazywa się kroti. W prawdziwym słowniku można to przetłumaczyć na słowo cwaniak, więc można powiedzieć, żeby zostać uzdrowionym, to trzeba było zostawić cwaniaka na szmacianym drzewie. Ta tradycja, jak widać, przetrwała do czasów współczesnych. Wierzono, że picie z tych świętych wód lub kąpiel w nich dadzą moc w postaci poetyckiej inspiracji, mądrości lub uzdrowienia. Elementy przedchrześcijańskiej religii celtyckiej przetrwały w konfiguracji świętych studni oraz praktykach wykonywanych od pokoleń. Pielgrzymi, którzy przybywali do miejsc w poszukiwaniu łask, zajmowali się różnymi rytuałami. Spotkania prawie zawsze obejmowały jakiś rodzaj chodzenia po okręgu, w tym samym kierunku, w którym porusza się słońce, dookoła studni, często na kolanach, kilkanaście razy. Na przykład w wielu studniach znajduje się duży kamień z zagłębieniem. Zagłębienia są wystarczająco duże, by pomieścić osobę, często nazywano je łóżkiem. Kobiety leżały na takich kamieniach, aby zapewnić poczęcie i narodziny dzieci. Inne przedmioty, takie jak menhiry czy posągi, pocierano w celu uzyskania błogosławieństwa. W niektórych miejscach do studni wrzucano szpilę lub monetę jako ofiarę. Jedna ze studni zawiera ołtarz przedstawiający święte głowy, zużyte od tarcia i rytualnego nacinania w celu uzdrowienia. Inna zaś posiada trzy kamienne głowy, które są rytualnie całowane. Wiele kościołów chrześcijańskich zostało zbudowanych w pobliżu pogańskich studni, a wczesny kościół celtycki używał ich do chrztu, dopóki kościół rzymski nie zastąpił ich chrzcielnicą wewnątrz budynku. Wiele starych kościołów zawiera kryptę lub grotę, która prowadzi do podziemnego źródła. To miejsce, blisko ziemi i wody, jest najgłębszym sanktuarium ukrytym świętym centrum. Delarc, może. Studnia świętego Kolumbana w Szalon ma właściwości lecznicze dla osób z brodawkami i ranami. Legenda głosi, że studnia stała się świętą, gdy Kolumban, udając się w podróż do przyjaciela, cierpiał z powodu wielkiego pragnienia, gdy natknął się na studnię, napił się z niej, a następnie pobłogosławił. Studnia była tradycyjnym miejscem pielgrzymych mieszkańców i co roku, 9 czerwca, odbywały się tam obchody. Święta studnia znajduje się na poboczu drogi i jest czworokątną konstrukcją z klombami po obu stronach. Z boku są krótkie schody, którymi schodzi się w kierunku frontu studni. Zapisy historyczne podają, że pielgrzymi okrążali studnię w kółko, po tych schodach, na kolanach jako część stacji. W bukowej niszy w tylnej ścianie znajduje się rzeźba samotnej postaci. Postać przedstawia mężczyznę ubranego w długą, plisowaną tunikę i zasłonę z paskiem w talii. Lewa ręka jest wyciągnięta i przytrzymuje krawędź płaszcza, podczas gdy prawa ręka jest zgięta poniżej klatki piersiowej. Głowa jest lekko odwrócona i nosi koronę z niewielkimi kępkami włosów wystającymi pod spodem. Na stopach są sandały ze szpiczastymi palcami. Figura stanowi część panelu z półkolistym szczytem, otoczonym listwą rolkową, ozdobionym naciętym paskiem. Całość jest wolno stojąca. No, przyjrzyjmy się jeszcze raz. Są schody prowadzące do studni. Studia o konstrukcji kamiennej. Kopuła się nie zachowała, chociaż w sumie przeczytałem, że tutaj kopuła powinna się znajdować. No, jest tam jakiś kanał, który doprowadza wodę. No i mamy drzewo. Święte drzewo
Oprócz archeologii, badaniami nad świętymi studniami zajmują się między innymi takie dziedziny nauki jak etnologia, kulturoznawstwo, religioznawstwo, historia, językoznawstwo, a ostatnio hydrologia. Znajdujemy się w Doł, w Niedźce, fragment świętej studni, miejsce bardzo ciekawe, moim zdaniem otoczone wałem, być może o charakterze kultowym. Badania hydrologiczne, geohydrologiczne polegają na pobieraniu i analizie próbek gleby wokół świętej studni oraz wody z samej studni. Dzięki tym badaniom wiemy, że te studnie były zazwyczaj płytkie i bardzo często były lokowane w najniższym punkcie w terenie. Raz, że tam mogło być źródło, a dwa, że woda spływała z okolicznych wzgórz i to w taki sposób, że kontrolowano spływ tej wody za pomocą kanałów, które były budowane z kamienia, z kilku strumieni woda gromadziła się w jednym miejscu. To bardzo ważne, dlatego że oprócz względów religijnych, święta studnia miała też zastosowanie praktyczne. Okoliczna ludność przychodziła czerpać tutaj wodę i studnia musiała być zasobna w tą wodę cały rok. To była podstawa. Dzięki badaniom hydrologicznym wiemy, iż święte studnie lokowano w różnych warunkach hydrologicznych. To jest w terenie takim, który obfitował wodę oraz w terenie takim, w którym wody było stosunkowo mało. Ponadto hydrologia mówi nam o tym, iż woda była podatna na zanieczyszczenia. Związane to było z intensywnym rolnictwem, z hodowlą, z gromadzeniem odpadów. I tutaj możemy sobie wyobrazić współczesne rolnictwo, w którym używa się dużo chemikaliów, nawozów chemicznych. I woda, która spływa, gromadzi się w świętych studniach, dawno straciła swoje właściwości i jest wodą niezdrową, zanieczyszczoną. Naszym patronem medialnym jest polski portal historyczny historykon.pl. Historia w zasięgu ręki. A teraz suchar niczym z familiady. Co najczęściej robi załoga okrętu podwodnego? Subuje!